Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. kalendarzu piątek to czwarty dzień lutego 2022 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie w naszym wirtualnym studiu Robert Hedzyk. Ponownie, witaj, Robercie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś będziemy y, testować, a właściwie ty będziesz testować, a ja będę pytał o różne rzeczy. Y, monitor Brajlowski, który wypożyczył Czyłeś na, na testy, który sprawdzasz, Owszem. testujesz. To jest monitor Mantis Q40. Nowość na polskim rynku, prawda? Nowość na polskim rynku. Ja tylko mam, mam dygresję i małe kombatantstwo. Jakieś 10 lat temu, nie wiem czy pamiętacie, ty i słuchacze, zrobiliśmy tutaj serię też takich różnych. Opowieści o linijkach, był Esys, był jakiś Mayer, tam Braillex Trio chyba. Tak. Był tak. HumanWare. No i teraz zapowiada nam się kolejna taka seria. Już kilka urządzeń mam umówionych, więc po serii poświęconej urządzeniom czytającym, patrzącym, czyli był Orkam i był. Envision Glasses, których to urządzeń będzie dogrywka jeszcze. Mamy kilka monitorów, no i pierwszy jest Mantis Q40, to jest Humanware, a właściwie American Printing House for the Blind, bo to oni to brandują i sprzedają, natomiast jest to wytwór niewątpliwie Humanwarea. Do pary z nim występuje Briand BI40X, bodajże tak się to nazywa. Też przyjdzie na niego pora. W każdym razie różnica jest między innymi taka, że ten tu Otomantis Q40 i to jest linijka z klawiaturą kuwerty, czyli z pełną klawiaturą, jak ktoś lubi. To, to, to jest pewnie interesująca rzecz dla niego. Powiem Urządzenie. szczerze, że zawsze zastanawiałem się, dla kogo są takie urządzenia. Dla kogo są urządzenia, które mają klawiaturę pełnowymiarową, ale wyświetlają Braille. Jakie osoby to wybierają? Ciężko mi tak znaleźć zastosowanie, ale wiadomo, że preferencje są różne. Tylko zastanawiam no, się, co takimi odbiorcami ktoś, taki Kto, 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 bierz, kto lubi, lubi i musi szybko pisać Braillem, mhm. Znaczy, szybko pisać w ogóle. No tak, może, bowiem. Yy, bo, mimo wszystko, no, chyba, że ktoś zna skróty, to wtedy sobie radzi yy, lepiej z klawiaturą brajloską, ale. No, z drugiej strony, jednak trzeba troszeczkę tymi rękami ruszać, yy, jak się chce wrócić na linijkę. Yy, no, ja wiem, że to rzeczywiście trzeba potrzebować takiego rozwiązania, ale wydaje mi się, że. No to są, to są naprawdę zastosowania i, i będą chętni na to. Natomiast... Szczególnie, że takie urządzenie to nie jest pierwsze urządzenie z klawiaturą QWERTY, jest ich troszkę Chyba na rynku i było, i, i było już od lat. Przecież notatniki brajlowskie, nawet pamiętam, że jeszcze to, to znowu taki powrót do czasów kombatanckich i to jeszcze to wcześniejszych. Miało, tak, tak ale, ale na przykład brajlajty też były, brajlnetspiki i był typelight. Był, tak. był taki notatnik tak. właśnie to tak, to w, w okolicach lat 2000 2000-2001 hmm. rok, to w Polsce się pojawiły właśnie te notatniki Blaze Engineering i jednym właśnie z nich, i to chyba najdroższym w ogóle, był TypeLight tak, i tak, on pamiętam. miał też klawiaturę qwerty. A teraz jest jeszcze um, Pappenmayera um, linijka, Braillex, EL, coś tam, C, EL40C, jest ich kilka chyba takich, w każdym razie tak, jest jeszcze Pappenmeier. No, no więc tak, no, ty, tyle naszych wspomnień, różnego rodzaju urządzenie jest, jakie jest. Warto tylko wspomnieć o tym, że każdy, kto decyduje się na zakup takiego y, sprzętu, to musi się liczyć z tym, że to będzie no, większe niż tradycyjna taka linijka, jaką znamy z klawiaturą brailleowską. To jest taki, y, powiedzmy, format y, niedużego laptopa, któremu urwało y, skrzydło z ekranem. <laughs> to znaczy, na, leży sobie klawiatura, a przy nas zamiast taczpada lub jakichkolwiek manipulatorów tutaj no, taczpadów na ogół w tej chwili jest linijka z klawiszami routingu, a klawisze tej całej klawiatury są na swoim miejscu przed nami. Zresztą może co, ja opowiem? No właśnie, no właśnie. przed nami, to znaczy na, na, na tej wąskiej krawędzi na brzegu od naszej strony są klawisze obsługi kciukowej przewijania ekranu. Tam je sobie można różnie oprogramować. W środku z klawiszem Home, który służy do tego, żeby się e, przemieszczać, a właściwie, żeby przeskakiwać na przykład z, z trybu terminalowego, kiedy mamy urządzenie połączone z jakimś komputerem albo innym telefonem, do funkcji wewnętrznych. No to tym właśnie w klawiszem Home się przemieszczamy. Parę innych funkcji jeszcze on ma. No i to jest ta najbliższa ścianka. Po lewej stronie mamy USB. E, Typu A, do którego można sobie podłączyć pendrive albo dysk zewnętrzny jakiś. Potem jest wyłącznik, potem jest USB typu C również. To do czego USB. służy? Ono służy do łączenia z komputerem na przykład i do zasilania. W sensie do ładowania, bo oczywiście urządzenie ma baterię w sobie. I to jest lewa strona. Z tyłu mamy gniazdo na karty SD. Po prawej stronie nie ma nic. Aha, urządzenie jest plastikowe bardzo plastikowe ale przychodzi w, taki, w takim etui silikonowym czyli cały spód i boki są chronione przez silikon. Podobno jest zielone żarówiaście. Także w jakieś takie dyskretniejsze otoczenie i bardziej eleganckie okolice, to chyba proponowałbym nie używać. Ciekawe, czy sobie, sobie kolor można wybrać? W Właśnie nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo. No i co? Jakbym miał opowiedzieć o, o wrażeniu, jakie wy, wywołuje to urządzenie, to może spróbuję to wrażenie wywołać bardziej. Myślę, że i punkty, i przyciski są słyszalne. To są. były te manipulatory. Są. Teraz, co jeszcze mogę zrobić? I nie staram się jakoś sztukać, szczególnie głośno. Mikrofon nie jest pojemnościowy, czyli raczej nie zbiera aż tak szeroko. No, takie Widzisz? wrażenie, jakbyś pisał na takim dość budżetowym laptopie. No. Nie będziemy wy wy wymieniać marki, bo myśmy sobie tutaj prywatnie powiedzieli, na jakim laptopie ja stukam, według nas, ale w każdym razie dość budżetowy. Budżetowo to brzmi. No i... No to, to jest takie wrażenie. Mówię, ja jestem troszkę, mówię, bo też rozmawialiśmy o tym, ja jestem troszeczkę skrzywiony tym, że pracuję na makowej klawiaturze, ale tak przy okazji chciałem powiedzieć, że chociaż dzisiejsza recenzja jest jednak z punktu widzenia użytkownika Maca i iPhone'a, to będzie też recenzja zrobiona przez Michała Kasperczaka. On. Będzie mówił o Mantisie z punktu widzenia użytkownika Windows i będzie pisał o tym dla Tyson Świata. Dlatego Windowsowcom już polecam. Natomiast co? Urządzenie, może trochę sprzedam parametrów, bo jak ktoś, jak ktoś ma wyobraźnię taką cyferkową, to ja. O wymiarach coś tak. powiesz. Że urządzenie y, ma szerokość 290 mm, głębokość 170 mm, wysokość 20 mm, czyli nie jest znowu aż takie płaskie. I y, waży. Y, waży 950, dobrze pamiętam już momencik. Y, 950 gramów waży. Tak. Także powiedzmy, że nie, nie jest to jakoś bardzo ciężkie urządzenie. Linijka jest 40-znakowa, przypomnę, więc no, ma prawo swoje ważyć. Sprzęt wyposażony jest w różnego rodzaju przyłącza, tak jak wspomniałeś, gniazdo USB typu A czy czytnik kart SD. No to już nam może powiedzieć, że to urządzenie służy nie tylko do tego, żeby było brajlowskim tak. terminalem. Tak. Urządzenie ma w sobie, ja nie powiedziałem jeszcze o interfejsach bezprzewodowych, Bluetooth bodaj 4.2, któreś z czwartych Bluetooth i Wi-Fi. A do czego to Wi-Fi? A, ja widzisz. Wi-Fi służy między innymi do aktualizowania oprogramowania, ale również do obsługi usług online takich jak Bookshare czy NFL Newsline. Nie ma póki co jeszcze żadnej polskiej biblioteki, w sensie działu zbiorów dla niewidomych i jeszcze nie jest, nie jest obsługiwany, ale umówmy się, że tak jak powiedziałeś, linijka jest od niedawna na polskim rynku, w ogóle na rynku jest gdzieś od roku, bo pierwsze testy to słyszałem już Chyba w styczniu zeszłego roku, Montisa. Yy, no więc być może do, doczekamy się czegoś. W ogóle no, myślę, to... że warto powiedzieć, w czyjej ofercie jest to urządzenie, tak, jeżeli o Polskę właśnie. Chodzi. No, oczywiście miałem to powiedzieć na samym początku. Yy, urządzenie jest w ofercie harpu i to dzięki harpu je tutaj mamy. Nie trzeba przypominać o takich rzeczach, bo potem po audycji sobie myślę ho, ho niewdzięczny byłem. Ale nadrobiliśmy. 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 Harpo było tak uprzejme, że nam pożyczyło linijkę na testy. Ale wracam jeszcze do Wi-Fi. Powiem od razu, do czego nie służy Wi-Fi tutaj, ani Bluetooth. Nie służą do wymiany plików. To znaczy, jeżeli chcemy pracować z jakimś plikiem, na przykład w edytorze, za chwilę o tym powiem, który tutaj jest na pokładzie, no to musimy skopiować materiał czyli plik na pendrive lub dysk zewnętrzny podłączyć go do linijki otworzyć bądź skopiować do pamięci wewnętrznej nie ma jej jakoś bardzo dużo nie widziałem albo nie pamiętam już w tej chwili ile jej jest ale linika się nastawia głównie na to, że pamięć będzie Zewnętrzna, na przykład na karcie SD, właśnie. I tutaj już można mieć dużo więcej. Natomiast wymienię teraz yy, aplikację. Ale zanim to, do... zanim to, Robercie, to jeszcze tak zapytam, dla pewności, czy nie da się podłączyć po prostu przewodem USB do komputera i przegrać tych plików? Da się podłączyć, Aha. ale ja go, ja go nie widziałem na, jako, jako dysku zewnętrznego. Jako dysku. Aha, rozumiem. Prawdą jest, że ja nie, pod, nie włożyłem do niego karty. Nie włożyłem do niego karty. Ale Być no bo... tak czy inaczej, to, to się powinno pojawić jako jakaś pamięć. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale się nie pojawiało. Nie pojawiało się. To szkoda. No, niestety. Także to. Yy, mamy więc edytor yy, tekstowy. Za chwilę więcej o nim. Druga w kolejności funkcja to jest terminal, czyli klasyczna linijka Braille'owska, gdzie możemy podłączyć chyba do pięciu urządzeń, zdaje się, przez Bluetooth i jedno urządzenie przez USB. Biblioteka do czytania książek, coraz więcej o niej. Manager plików właśnie, taki klasyczny. Kalkulator, data i czas, ustawienia, za chwilę też więcej. Usługi online, czyli tenże Bookshare i NFL, oraz podręcznik użytkownika jest na pokładzie póki co w wersji angielskiej. Na koniec wyłącznik, w sensie wyłączyć, tutaj można wymusić wyłączenie urządzenia. Swoją drogą, jakie wyłączamy, to też potem trzeba je włączyć? Długo to trwa, czy to jest raczej szybki proces? Tu mamy dwa poziomy. Krótkie naciśnięcie włącznika wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Ale jest to uśpienie, które na przykład nie rozłącza połączenia Bluetooth. Czyli jeżeli masz podłączony na przykład telefon, oho, oho, dzwonek u mnie w domu, dzwonią na kolację. Jeżeli masz. Jeżeli masz. Rozproszyłem się nieco. Jeżeli mamy coś na Bluetooth podłączone. Jeżeli, tak? jeżeli mamy coś podłączone na Bluetooth, to, to nie stracisz tego połączenia. Ale z drugiej strony, no, iPhone cały czas jest połączony z tym urządzeniem, i myślę, że to jednak ma wpływ na zużycie baterii, na przykład. Czyli no, ma to plusy swoje i minusy. Natomiast drugi, drugim poziomem wyłączenia jest po prostu wyłączenie urządzenia zupełnie, shutdown i, i koniec. I wtedy wszystko się rozłącza, urządzenie jest wyłączone. Później, żeby, żeby ono powstało, no to trzeba chwili, ale nie aż tak długiej znowu. Okej. Okay. No to ja myślę, że do terminala wrócimy, jak będziemy omawiać te możliwości tego urządzenia. To mm -hmm. Zacznijmy może od tego edytora, bo to się wydaje najciekawszym takim programem wewnętrznym w tej tak. linijce. No powiem ci, edytor, y, dla mnie bomba, bo po prostu pisze się swobodnie. Y, masz polską klawiaturę. Zresztą tych klawiatur, o to też jest ciekawe, pewnie przy ustawieniach będzie o tym więcej może mowy, ale y, możesz sobie wybrać profil Braille'a, zdowolnie y, u, ukształtować go y, w y, stopień pierwszy, stopień drugi, czyli zarówno integrał, jak i skróty. Możesz tam polskie sobie też są, jak rozumiem. Tak, polskie również są. Y, według tablicy Duxbury polskie litery, alfabet integralny to możesz mieć albo z Duxbury, albo z LibLuis. Jakie my tu mamy rodzaje plików? Zacznę od tego, jakie pliki można otwierać tym edytorem, a więc DOX i DOC, czyli klasyka wordowska, TXT, BRF, BRL, natomiast zapis zawsze w TXt. Także tutaj nie ma że boli. To, co można fajnie zrobić, myślę, jak to można ograć, to ewentualnie zastosować sk składnie markdowna, i później w komputerze zmienić txt, rozszerzenie txt na md po prostu i, i masz plik w markdownie. Który albo przekonwertować zaopatować. wtedy na szybko jakimś pandokiem albo innym narzędziem tak, tego typu, do, do, na do doka chociażby. I, I mamy sprawę załatwioną. Natomiast tak. y, zastanawiam się, czy na przykład, skoro możemy otworzyć dokument mhm. wordowski, powiedzmy DOCKSA. Mhm. Tak. To czy my go możemy edytować i zapisać w TXT? Czy taki dokument będzie zawsze tylko do odczytu i nic się z tym nie zrobi? Nie, mo możemy go. To jest tak: otwierasz dokument Worda, edytujesz go i kiedy chcesz go zapisać. To do TXT. Tak, ale on cię zapyta, czy zachować oryginał Wordowski. Także ty nie musisz utracić tamtego oryginalnego pliku. Rozumiem. Tylko tworzysz, możesz stworzyć nowy plik który będzie jakby równolegle zachowany w pamięci z oryginałem Worda. Z ciekawości, jak on sobie radzi z takimi bardziej zaawansowanymi dokum dokumentami Worda, gdzie mamy na przykład jakieś tabelki, jakieś takie użycie styli typu nagłówki, listy, coś zachowuje? Nie. A szkoda. No. Ja też myślałem, że on pozwoli mi w Wordzie po nagłówkach poskakać. Jak do tej pory udało mi się to zrobić tylko z, z plikami HTML w bibliotece, do której jeszcze dojdziemy. Natomiast tutaj nie. nie, nie, nie. Czy na przykład ten edytor ma jakieś takie bardziej zaawansowane funkcje, yy, chociażby jakiś słownik do sprawdzania? Poprawnie pisowni? Nie ma, nie ma. Nie, wchodzę jeszcze tutaj, mamy tak. Co my tu jeszcze mamy. W edytorze mamy e, menu plik i tutaj mamy. E, tu mamy nowy, otwórz i zamknij. A czekaj, jeszcze jest zapisz, zapisz jako, tak klasycznie. Tak. Mhm, taki notepad trochę. E, tak, tryb edycji i tryb odczytu to jest ciekawa rzecz. Jeśli otwierasz dokument tekstowy i nie chcesz, żeby przypadkiem zostały wprowadzone jakieś zmiany, przy pomocy klawiszy Ctrl R wprowadzasz go w stan tylko i wyłącznie do odczytu. I już. Tu mamy. Yy, tu mamy yy, jeszcze ustawienia. Cofnij usunięcie. Włącz wyłącz. Yy. Miss, miss show text indicator. A jak, wiesz, jak widać nie wszystko jeszcze mamy przetłumaczone. Tak, jak Ale widać to... nie wszystko mamy. Mało tego, to w ogóle nie jest e, omówione w instrukcji. Aha. Także. Jakaś może a... nowość doszła w międzyczasie. Tak, bardzo możliwe, bo ja mam oprogramowanie w wersji beta. no, a, no także... to Też wiele wyjaśnia. Okej, okay, I... czyli edytor to taki bardziej. Podstawowy. Bardziej podstawowy, ja tu jeszcze patrzę na, na te różne funkcje, żebyśmy, żebyśmy o czymś nie zapomnieli. Oczywiście, znajdowanie i zastępowanie jak najbardziej. Przenieść kopiuj, wklej i tak dalej. No to klasyka. Zaznaczanie tekstu odbywa się przy pomocy klawisza F8 na początku, F8 na koniec. I wtedy możesz tam zrobić co chcesz. Możesz skopiować, wykasować i tak dalej. Zaznacz wszystko jak najbardziej. Mamy menu zakładek. O to jest ciekawa rzecz. Możesz sobie wstawić zakładeczkę taką szybką, punktową. I poruszać się po nich, żeby mieć jakąś taką szybszą nawigację po Twoim dokumencie. Ale możesz też zrobić sobie takie podświetlone miejsca, jakby. To znaczy, cały fragment będzie zaznaczony, że po prostu potrzebujesz go widzieć, ten, ten właśnie fragment, nie? To też ciekawa rzecz. Tak. Menu zakładki mamy. Co my tu jeszcze mamy? I tyle mamy. Menu plik, menu edycja, menu zakładki i wychodzimy. No czyli tyle, jeżeli chodzi o edytor, bo tu już chyba więcej o tym nie powiemy, tak naprawdę. To możemy przejść dalej. To co, to teraz ten terminal? Może o swoich wrażeniach opowiesz. Tak. związanych z używaniem Mantisa Q40 jako terminala brajlowskiego. Z no więc... produktami Apple, dodajmy. Tak. Wchodząc do terminalu, zobaczymy coś takiego jak urządzenia połączone, żeby, żeby zobaczyć, co my tu w ogóle mamy w tym, bo jak wiecie, wspominałem chyba, można kilku urządzeń, tam bodaj do pięciu urządzeń Bluetooth yy, połączyć i mieć sparowane. Yy, urządzenie, które jest połączone, jest połączone już yy, z Mantisem, jest zaznaczone ośmiopunktem. Także wiadomo, że to urządzenie połączone jest i że można, yy, nacisnąwszy na, na nim klawisz kursora, yy, można O, właśnie niniejszym połączyłem się. Widać, że sterowanie działa, bo iPhone twój przemówił. Tak, i ja tutaj wszystko widzę na, na, na linijce. Yy, natomiast ja iPhoneika mojego wprowadziłem w tryb nie przeszkadzać, więc. Dobrze, o tu odblokowałem go i. Tak, i on sobie normalnie mogę sobie nawigować. A um, oczywiście nawiguję sobie tak jak chcę, to znaczy w ustawieniach, w ustawieniach poleceń brajlowskich mogę sobie dowolną funkcję przyporządkować do poszczególnych klawiszy y, nawigacyjnych. To nie jest żadna nowość, ale tak przy okazji mówię o tym, dlatego że na przykład ja lubię mieć y, klawisz przewijania do przodu. Pod lewym klawiszem nawigacyjnym, przy kciuku lewej ręki. Bo wtedy wracając lewą ręką, a prawą doczytując jeszcze poprzednią linię, ja już kiedy skończę tam doczytać, już sobie naciskam ten klawisz i przechodzę do kolejnej linii. Natomiast jak miałem w środku, bo przypomnę, są cztery klawisze nawigacyjne. Dwa na lewą rękę i dwa na prawą rękę. I oryginalnie rzecz biorąc, klawisze przewijania ekranu są w środku, do tyłu i do przodu. A te skrajne służą do wybierania, tak domyślnie przynajmniej, kolejnej pozycji. Nie wiem, akapitu, czy kolejnego jakiegoś pola, czy, czy kolejnej pozycji w jakimś menu. Natomiast mnie jest wygodniej inaczej to sobie ustawiać. I co już jest funkcją własną Mantisa, również pracując na jego wewnętrznych aplikacjach, ja sobie mogę oprogramować te klawisze kciukowe w ustawieniach. Także to, to jest bardzo taka duża jego zaleta. Jak jeżeli chodzi o opóźnienia y, związane z pracą bezprzewodową, jest lepiej w porównaniu do innych urządzeń, gorzej czy tak samo? No nie jest dobrze, powiem Ci. Ja już zdążę zdjąć palec z przycisku, który nacisnąłem, i dopiero wtedy przewija mi się, przewija mi się zawartość ekranu. A na przykład, jak to... z wprowadzaniem tekstu? Zdarza się, że się ten tekst gubi, jak za szybko będziesz pisał? Wiesz, co, ale to by już. To ja bym. Te, tutaj bym się nie, do, nie dopatrywał kwestii urządzenia, bo to są historie, to może na koniec różne refleksje moje na ten temat, ale. To są historie z, z takimi niedoróbkami typowo iOSowymi, owymi, iOS -owymi tak. I na przykład od ostatniej aktualizacji, którą trzeba było zrobić, bo tam była aktualizacja zabezpieczeń do Safari, moje różne urządzenia, bo ja mam dwa, mam APH Refresha Braille 18 i mam Braillianta 32 tego BI poprzedniej generacji. No to czasami się wiesza. To znaczy, y, przewijam ekran do przodu, a on nic. Naciskam drugi raz, a on od razu o dwa ekrany do przodu idzie. I to, to jest y, dziadostwo iOS-a bardziej, y, bardziej niż samego urządzenia. Tak, mhm, tak. Natomiast, tak szczerze powiedziawszy, to sam, y, y, sam y, Mantis też nie jest demonem prędkości. Nie jest. Znaczy, ty wyczuwasz opóźnienie, które, które mu się pokazuje. No, ja jeszcze to sobie raz. Oczywiście, jak pracujesz na nim samym, to jest lepiej. No, ale tak czy siak, pyk, pyk. No, słychać, że te punkty jednak z pewnym takim opóźnieniem się. No, to wybijają. posłuchajcie. Wybijają. Nie? To mogłoby jestem, być troszkę szybciej. No, ale to jest. Jestem wewnątrz. Natomiast jak pójdę do. Mm, jak pójdę do telefonu. No, to jest jeszcze więcej tego opóźnienia. Mhm. Czujesz to? Tak. Także no, opóźnienia są. Ale no nie jest to jeszcze co najgorsze, co nas może spotkać ze strony Mantis, dlatego że nie udało mi się go połączyć z makiem. Jak rozumiem, na najbardziej aktualnym, stabilnym systemie. Tak. Tak. I co ciekawe, pracownicy humanueru, z którymi jesteśmy w kontakcie z, z przedstawicielem firmy HARPO pracownicy Himanware też nie nie są w, póki co w stanie. Jeszcze, jeszcze troszkę nad tym posiedzimy, może jeszcze w poniedziałek będziemy coś próbować zrobić. Bardzo mi zależało, żeby do dzisiejszego wieczoru dojść jakoś do ładu z tym, no bo nie chciałem wam pokazywać niepełnosprawnej tej linijki, ona na to nie zasługuje. Myślę, że to jest kwestia no, czasu, nie? No ale znów nie kupujemy potencjału, tylko kupujemy to, co urządzenie dzisiaj potrafi, więc niestety... Sytuacja wygląda tak, że chociaż yy, urządzenia się widzą i uchodzą za połączone, to owszem, działa klawiatura kuwerty, ale linijka i klawisze nawigacyjne już nie. Czyli tak jakby tak. było widoczne, powiedzmy, pół urządzenia, tak, Te, ta połówka, no. która jest odpowiedzialna tak. za klawiaturę, natomiast to no już tak. z y, tą częścią brajlowską gorzej. Mm -mm. Gorzej, niestety. Bo jak rozumiem, właśnie a propos połączenia z komputerem jako monitor brajlowski, to możemy przez połączyć USB. przez USB. Tak, i wtedy działa. Jak najbardziej. Aha, czyli, czyli jeżeli podłączymy przez USB, to działa i klawiatura, i linijka. Tak. A to nie działa tylko bezprzewodowo. Tak. Okej, okay, a to też jest ważna, to też jest ważna informacja, tak, 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 no bo, tak, tak, jak, tak. bo tak jak, bo tak jak tak początkowo można było zrozumieć, że w ogóle nie działa. To niestety ja się tutaj troszkę za, zamotałem, ale z drugiej strony, wiecie, jeżeli ja muszę mieć kabel USB, to już to już nie te czasy, gdzie ja za każdym razem będę pętał się kablami. Szczególnie wziąwszy pod uwagę Maca, który zbyt wielu portów to nie ma. No nie ma, ma dwa tylko. No właśnie. No ale tak czy siak, y, owszem, po USB działa, nie mogę powiedzieć y, jak najbardziej. Y, co my tu mamy? Ma teraz może tak, o bibliotece. No właśnie. W bibliotece mamy listę książek, ostatnio otwierane książki, szukaj i to tyle. Czy w naszych polskich realiach, kiedy no nie mamy. Obecnie jeszcze w tej bibliotece możliwości korzystania ze zbiorów DZDN. To bez konta to skorzystamy z czegokolwiek w tej bibliotece? Czy... Wiesz, to nie jest biblioteka. To, to, to są dwie osobne funkcje. A I rozumiem. Jedna to jest biblioteka online. Mhm. No i z tej, jak nie mamy konta gdzieś tam w jakimś bardziej anglosaskim miejscu, no to. No to nie, no to, to rzeczywiście nie, nic nie zrobimy. Ale książki swoje jak najbardziej tu można wgrać. Ale książki swoje jak najbardziej można. Chyba mi się pokasowało coś tutaj, widzę ja. Pokasowały mi się chyba formaty, ale to spróbuję, spróbuję sobie przypomnieć. Popatrzmy raz jeszcze. No na pewno już wiemy, że z HTML-ami sobie radzi, bo o tym wspominałeś, tak, że udało się skakać po tak. nagłówkach, czyli ta biblioteka ma większe możliwości odczytu tak, niż edytor. Tak, tak. I tam można nawigować też po zakładkach przynajmniej, bo nagłówkach, przepraszam, przynajmniej w HTML-u. Nie udało mi się póki co jeszcze nawigować w PDF-ie, być może to nie był dobrze zrobiony PDF. Potem są też pliki RTF, yy, Docs TXT, oczywiście, i co ciekawe, plik PEF. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego, bo to ogólnie byłby plik graficzny, Pentax Electronic File. I nie rozumiem, dlaczego on go czyta. Być może jest jakaś wersja, tak jak PDF, rozpoznana, PDF, PEF również. Z warstwą taki, tekstową. Z, warstw z warstwą tekstową. Taką, taką specyfikację tutaj umieścili, że, że on, on tak działa. No i no tutaj mamy bardzo fajną rzecz. Niech ja otworzę tu książkę na przykład. No, ładuje się. Załadowała się. Także to też chwilę trwa. I przy pomocy y, skrótu klawiszowego, celowo nie podaję tych skrótów klawiszowych, bo słuchajcie i tak nikt nie będzie pamiętał, y, ale w każdym razie y, można, y, można sobie wybrać, y, czy poruszamy się zakładkami, zdaniami, liniami, akapitami, stronami no właśnie, tak tutaj y, nagłówków. Tu akurat w tym nie ma, więc to nawet nie ma o czym mówić, bo to jest akurat plik tekstowy, więc on już wie, że nie ma. Natomiast jak czytałem pliki HTML-owe, to on mi się automatycznie ustawiał od razu na najwyższy, czy najniższy, no w każdym razie ten najgłębszy poziom nagłówków, tak, żeby niczego nie przegapić. I owszem, potem mogłem sobie przechodzić nie wiem, z poziomu drugiego, czy trzeciego na pierwszy. Jak potrzebowałem, ale od razu, jak się otwierał HTML i miał tam te dwa poziomy tych nagłówków, to na tym głębszym się ustawiał. Czyli to nie jest tak, że mamy tutaj pod literkami jakieś konkretne elementy do skakania, tak jak nie. standardowo w programach odczytu ekranu, że tam ha, nagłówki i te tabele i tak dalej. Nie, ale to może nawet nie jest tak istotne, bo wystarczy, że się poruszasz strzałką. Czy, czy klawiszem nawigacyjnym i nawigujesz właśnie w ten sposób. Natomiast żeby zmienić to, no to musisz po prostu tam skrót klawiszowy Ctrl T na no nich będzie. No i wybierasz sobie co tam cię interesuje. Pamiętaj, że my tutaj nie mamy jakichś wodotrysków, to znaczy nie, nie nawigujemy po stronach internetowych, tylko Jesteśmy w tekście. Po statycznym więc, pliku. Po statycznym pliku, więc wydaje się, że nawigowanie po zdaniu, po akapicie, po stronie, po zakładce i ewentualnie na główku, jeśli jest, to już jest to maks, co możemy tutaj, czego się spodziewać możemy. A jak z tymi formatami? To on, on na przykład e to nie otwiera, tak? Tylko... e -pubów. No właśnie. Żebym cię nie okłamał, ale wydaje mi się, że nie. Wiesz co? Może. Może spróbujmy. Zrobimy trochę hałasu. W, w końcu jest audycja na żywo. I właśnie, to jest skoro jest audycja na żywo, to ja przypominam, że to audycja, która może być także z Waszym udziałem. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać Roberta odnośnie prezentowanej przez niego linijki Brajlowskiej, monitora Brajlowskiego. Mantisku 40 no to dzwońcie na typlopodcast.net kośnik Zoom bądź też piszcie na kontakt.Tyflopodcast.net albo w komentarzach pod transmisją na Facebooku, bo tam również jesteśmy. To tak jeszcze a propos tego, że jesteśmy na żywo. I teraz chwila prawdy. Chwila prawdy, zo zobaczmy. Zobaczmy jak to się tutaj zachowa. Na przykład co my tu możemy. Niech będzie i tak. Instrukcja samego Mantisa. Wyeksportujmy ją. Jako ePAP.

Kupowania różnych książek. Więc gdyby ktoś sobie chciał poczytać, to fajnie by było, żeby mógł bez jakiejś tam konwersji mieć do tego dostęp. A czy tak będzie? Owsz. Popatrzmy na to. To się zaraz okaże. Możecie posłuchać jak linika brzmi. Tak. To tak przy okazji. Co tak pięknie gra. Tak. No niestety. Nie ma. Niestety nie ma. Jeszcze popatrzę, popatrzę do menadżera plików i spróbuję. spróbuję. Ale tak mi się wydawało właśnie. Bo ja, 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 ja pamiętałem, że miałem z tym problem. Ale nie chcąc was tutaj oszukać za bardzo. To zawsze spróbować. warto było sprawdzić, oczywiście. Tak, mamy USB i mamy. I mamy Mantis IPAP. Żadna aplikacja nie może otworzyć tego typu pliku. Szkoda. Taki był komunikat. Jak rozumiem w menedżerze plików, jeżeli na przykład mamy plik, który mogą otworzyć dwie aplikacje, czyli biblioteka lub edytor, to sobie możemy wybrać wtedy, tak? W czym to chcemy otworzyć? No, zaraz zobaczymy. Bo, to... znaczy, bo tu w ogóle w pamięci wewnętrznej masz katalog books i katalog documents. A Tak to rozwiązano. I... W Katalogu Books masz też typy y, plików, czyli na przykład TXT w moim wypadku i HTML. Rozumiem. Natomiast w Docsach, w Docsach to już po prostu są y, są różne. O, jest też i mantis, mantis TXT jak najbardziej. Czemu nie? Ale to był ten właśnie mój dokument, który. Okej, okay, to skoro mamy, skoro mamy kwestię biblioteki, bo myślę, że chyba z, jeżeli chodzi o bibliotekę, to tyle, to możemy przejść Oczywiście. dalej. I tak przeszliśmy sobie trochę do tego menedżera plików już pośrednio, to może teraz Robercie o nim byś kilka słów powiedział. No tutaj to mamy klasykę po prostu. To znaczy możemy e, możemy pliki, przy, jest, jest sobie takie menu, zresztą ono jest w każdej z tych aplikacji i możemy sobie Zaznaczać pliki, bo możemy po kilka sobie zaznaczyć, jeśli chcemy. Możemy wykonywać operacje na pojedynczych plikach, możemy zaznaczyć wszystko, możemy sobie otwierać, możemy informacje na temat danego pliku uzyskać, możemy zmienić nazwę, możemy go usunąć, skopiować, wyciąć i wkleić. Czyli możemy też, klasyka. i możemy też. O, to tu jeszcze ważne. Aha. Możemy też budować strukturę folderów w pamięci, zarówno wewnętrznej, jak i tam, powiedzmy, na karcie SD. A to też może być przydatne, tak, jeżeli chcemy mieć bardzo. porządek. Jak mhm. rozumiem, w tych y, podfolderach, o których wspominałeś, mhm. gdzieś tam, powiedzmy, w przypadku edytora czy biblioteki, też sobie możemy taki porządek zaprowadzić. Tak, tak, tak. Okay. tak, tak, tak. No to, to super. No to menedżer plików mamy za sobą. Co mamy tu jeszcze? Kalkulator. No, nic, proste działania. Nawet Najbardziej tu, no, podstawowe. Tak, 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 tak. Yy, data i czas. Yy, można je wywołać zarówno skrótem klawiszowym, jak i przez wejście tutaj do... Yy, ale to też potrwało, zanim się załadowała data i czas. Słuchajcie, to jest niesamowite. Mamy 19,45 i 42, 3, 4. Na bieżąco się A, odświeżają sekundy. Okay. Tak. I tu wchodząc w menu można ustawić czas, ustawić datę. Czas letni wyłączony. Mamy. Format czasu można sobie ustawić. Format daty również i tyle. Swoją drogą, skoro on ma możliwość połączenia się z internetem, to też fajnie byłoby, jakby sobie gdzieś ten czas aktualizował z jakiegoś byłoby serwera fajnie? czasu. Byłoby fajnie, też tak uważam, ale... Ale nie, nie ma. My nie. musimy być takim serwerem czasu i podać te daty. Tak właśnie, co też i uczyniliśmy. Okay. Teraz mamy ustawienia i tu hmm, przejdę może przez... Hmm, Pierwszy poziom mamy ustawienia użytkownika, profil brajlowski, fi bluetooth, zmień język, czyli mógłby być język w sumie tylko. Aktywuj tryb egzaminacyjny, wyjaśniam. No to jest taki tryb, w którym nie obsługuje urządzenie, nie obsługuje żadnych zewnętrznych nośników ani połączeń online. Jest to Tryb, no właśnie, do egzaminu. Ani też, przypuszczam, pamięci wewnętrznej, żeby tam specjalnie nie można było sobie zerkać do jakichś notatek. Czy, hmm. czy tak to nie działa? Yy, to znaczy, albo, albo właśnie pamięci wewnętrznej, bo ja tego nie włączyłem, przyznaję się bezbicia, bo tutaj, tak, trzeba zadeklarować długość w minutach tego trybu, domyślnie jest 240, i hasło trzeba zadeklarować. Także bardzo możliwe, że właśnie nie ma dostępu do pamięci wewnętrznej i tylko egzaminator przynosi odpowiednią pamięć zewnętrzną. Tak to bardzo możliwe jest. No w każdym razie jest to obliczone. Szkoły lubią to. Tak, szkoły to, szkoły to lubią. Albo lubieją, jak niektórzy mówią. No i tutaj mamy właśnie ten NFB, Newsline i Bookshare. Czyli te... Na biblioteki Wszedłem. W, nie, nie, to wszedłem wyszedłem z ustawień i wszedłem w usługi online. To nie. Yy, byliśmy w trybie egzaminacyjnym. Potem jest, są, ali, jest aktualizacja oprogramowania yy, i o urządzeniu, czyli tam informacje o tym konkretnym modelu. Wejdźmy może w takim razie w ustawienia użytkownika. Tu możemy włączyć tryb samolotowy. Yy, Znaczniki formatowania, czyli to, co, co ewentualnie jest oznaczone w plikach, można sobie włączyć, że, że pokaże. Czyli jakieś pogrubienie, podkreślenie, tak, kursywa, tak, tak, te tak, sprawy. Tak, tak, tak. Widoczny kursor, włącz, wyłącz. Migający kursor, włącz, wyłącz. Czas wyświetlania komunikatów. Czas no, właśnie, czas wyświetlania komunikatów. Ja to sobie od razu przy okazji, przy okazji zmienię, żeby mieć tak, jak chcę. Wyświetlania komunikatów. Tak. Czas usypiania jest też do ustawienia. Zawijanie tekstu włączone, wyłączone. No bo to y, w linijkach to ważne. Y, zagęszczanie pustych linii też jest fajna rzecz. Czyli, jeżeli mamy w, w pliku na przykład tekstowym ileś tam tych enterów powstawianych, to one zostaną, y, zostaną wycięte, żebyśmy nie musieli wielokrotnie. Wielokrotnie wciskać klawisza nawigacyjnego. Oczywiście możesz to mieć włączone albo wyłączone. No jakoś. tak, to w zależności od tego, czy chcemy wiedzieć, jaka jest struktura tak. tego dokumentu, czy po tak. prostu chcemy skupić się na tekście. Potwierdź usunięcie. Włącz, wyłącz. Wyjaśnia się samo w sobie. Wibracje. Włącz, wyłącz. Urządzenie może nam sygnalizować różne swoje stany, a to włączanie się, a to wyłączanie się, a to podłączanie się. Połączenie, po, połączenie z urządzeniem jakimś, albo jeszcze podłączanie zasilania. To wszystko może być sygnalizowane zarówno wibracjami, wibracjami jak i dźwiękiem. I tutaj następny punkt jest właśnie sygnał akustyczny włącz-wyłącz. Konfiguracja klawiszy kciukowych. To jest to, co właśnie mówiłem, że każdy z tych klawiszy czterech, bo home mnie, ale te, te dwa pozostałe, one mogą mieć przyporządkowaną dowolną funkcję pomiędzy sobą. Czyli tak, na przykład klawisz kciukowy pierwszy, ja mam ustawiony w prawo, ale mogłoby być poprzedni, czyli jakaś tam poprzednia rzecz, następna rzecz. I to wszystko. A i w, i w lewo jeszcze mogłoby być. Także to są te rzeczy, z których można tutaj wybierać, jeżeli chodzi o ustawienia tych samych klawiszy już w systemie iOS. Gdybyśmy przeszli, to tam jest znacznie więcej, bo tam praktycznie każdą funkcję można przypisać do każdego klawisza dowolnie, jak tam się chce. No, ale sam fakt, że w, można tutaj zmieniać przypisania. To też jest plus. Sobie, to jest naprawdę plus tego urządzenia. Także każdy z tych klawiszy kciukowych tutaj ma swój tam. Powiadomienia bezprzewodowe, włączone to prawdopodobnie, bo nie, nie zauważyłem takich powiadomień, ale prawdopodobnie to przy okazji współpracy z iOS-em czy z komputerem, jeżeli są powiadomienia push albo coś takiego. Nie, nie zauważyłem tego. Mam włączone, ale nic takiego do mnie nie przyszło. Rozpoczynaj rozpo rozpo w trybie terminala, czyli yy, mogę tak ustawić Mantisa, żeby po obudzeniu lub włączeniu od razu się łączył yy, z, yy, w, w trybie terminala, od razu pokazywał urządzenia do połączenia, albo jeśli mam tę funkcję wyłączoną, no to on się połączy w tle, ale yy, jeżeli. Mam, jestem w edytorze albo chcę wejść do edytora, no to on mi pokaże menu wewnętrzne urządzenia. I koniec. Menu użytkownika. Ustawień użytkownika. Pytania? Pytań brak w tym, w tym momencie. Nie wiem, czy przechodzimy jeszcze o dalsze te rzeczy? Te no profil brajlowski ustawienia. można sobie no właśnie. Profil brajlowski. Ja tu mam polski, włoski i polski ze skrótami. W no. tym monitorze, jak rozumiem, przynajmniej w ustawieniach jego, jakiejś trwa twardości brajla nie, nie da ma. się regulować. Nie a. ma. I to niektórym może być e, dla niektórych problem. Chyba tego wyraźnie nie powiedziałem, a należy powiedzieć. Bardzo, bardzo dobry brajl w tym w monitorze jest. Doskonały. Dla kogoś może nieco za wypukły, ale to są okrągłe, e, okrągłe piny. Naprawdę bardzo czytelny braille. Ja się dopiero przekonałem, jak bardzo zużytą ja mam już moją linijkę, bo po przejściu z Mantisa na mojego starego Braillanta, to ja ledwo czytałem. Do dobrego Że... to się człowiek szybko przyzwyczaja. O, 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 jak najbardziej. Potem mamy Wi-Fi, Bluetooth. No to są wszystko ustawienia połączeń. Może ten Bluetooth jeszcze tylko tutaj napomkniemy to i owo o nim. Yy, włączanie, wyłączanie yy, yy, Bluetooth. Połączone urządzenia, rozłącz urządzenia. Możemy, możemy wskazać, które urządzenie chcemy odłączyć od Mantisa. Usuń sparowane wręcz urządzenia, czyli rozparowanie wszystkiego. No i to tyle. Wi-Fi, no to tutaj trzeba wybrać Wi-Fi lub wpisać, wpisać hasło i nie ma myślę większego sensu. Tutaj się w to bawić. Zmieni język. W to już zmienia język całości, to znaczy wszystkich menu, wszystkich komunikatów. Również klawiaturę domyślną mogę inną wtedy mieć, bo on mnie zapyta, jak zmienię mój język. Czy chcę zastąpić domyślny profil Brajlowski? Dużo jest języków w tej linijce? A z przyjemnością pokażę. Język polski mamy, ale zacznijmy tak. Zaczyna się od angielskiego, cześćina, dansk, Deutsch, espanol, Franc, France, Kanada, Italiano, netherlands, norsk, Polski. Portugiesz, Braille, Słowęcina, Słoni, Svenska, e, Ruski, jest jako żywo ruski język, Korean e, i tyle. Także no, nie, nie, nie ma jakoś bardzo dużo. Ale też wcale nie tak mało. Te takie najpopularniejsze języki, które tak. mamy w różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, mm -hmm. to są. Tak. Tu od razu ustawiasz też układ klawiatury. Dodatkowy układ klawiatury, nie wiem, jak go uruchomić. Nigdzie nie ma na ten temat nic napisane. Także dodatkowy układ klawiatury jest, ale. Pewnie, pewnie jakiś tajemniczy skrót trzeba wcisnąć. Prawdopodobnie. Zanim ja się doszukałem yy, 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 poziomu baterii, oczywiście był w tabeli w instrukcji, ale nigdzie nie było opisu. Y, że można z poziomu Mantisa znaleźć y, poziom baterii. No oczywiście jest skrót, no. To jest, może od tak? razu podaj, żeby inni nie musieli szukać. Tak, Ctrl-Alt-P. Bardzo intuicyjny. Jak power. O, to teraz tak, w sumie faktycznie. Mógłoby być B, prawda? Jak B, bateria. jak Battery, no, dokładnie. Ale, ale jest P jak Power. Jest no. P jak Power, niech będzie. No, także nie wiem, co tu, co tu się naszym słuchaczom urodziło z, tego, z tej mojej refleksji. Nie słyszycie jakiegoś entuzjazmu w moim głosie? Może dlatego, że. Miałem duże oczekiwania od tego urządzenia. To jeszcze, jeszcze, Robercie, zanim przejdziemy do takiego podsumowania do, do twoich refleksji, to ja jeszcze cię o tę klawiaturę trochę pomęczę. Mm -hmm. Bo tak wspomnieliśmy o tym, że urządzenie posiada klawiaturę QWERTY. Aha. No, ale to co my na tej klawiaturze mamy? Mamy litery to na pewno. A co jeszcze? No słuchajcie, mamy klawiaturę laptopową bez bloku numerycznego, tak powiem. To znaczy, A ta grupa mamy... środkowa, czyli te wszystkie strzałki kursora, Home, End, Insert, Delete, Page Up, Page Down? Nie. Home i Page Down, i End, i Page Up uzyskujemy strzałkami z klawiszem FN. A klawisze funkcyjne są? Klawisze funkcyjne są. Jest osobno również klawisz Backspace i Delete. Jest Escape. Um... Jest y, klawisz Ctrl FN y, Windows Windows i y, Alt, po drugiej stronie mamy już tylko Alt i Control i strzałki pełnowymiarowe, eleganckie, wyraźne strzałki. O, tutaj. I otóż jeszcze mamy zaznaczenia. Zaznaczenia mamy na dolnej strzałce na literach F i J oraz co cztery klawisze Fów. Na czwartym, na ósmym i na dwunastym mamy delikatne wypustki, jak również na Escape, klawiszu Escape. Czyli rzeczywiście, no, to można już by powiedzieć, że da się z tą klawiaturą coś zdziałać. No, nawet jeżeli się. chodzi o sterowanie komputerem. Mi powiem tak. szczerze, już tak poza anteną rozmawialiśmy, że mi by trochę tego bloku numerycznego brakowało, jeżeli to by miało być urządzenie, którym ja będę chciał obsługiwać komputer. Powiem ci, gdyby oni wypuścili kiedyś linijkę przynajmniej 64-znakową. To, zmieś to by się jej ten numeryczny zmieścił. To by się jej blok numeryczny zmieścił. Natomiast przy tej 40-znakowej, no to ona i tak już jest taka dość. Do mnie dotarło, że jakkolwiek ona jest przenośna, no nie waży nawet kilograma, to jednak ja bym jej nie używał w, w warunkach mobilnych. Znaczy jest opcjonalny do niej jakiś porządny, skórzany pokrowiec z paskiem, który trzeba dokupić, przypuszczam, za zdrowych parę stów. Jak kupowałem yy, pokrowiec taki do brajlianta mojego, tego, który mam, to, to za cztery stówki to kosztowało, także <ścoughs> drobiazg. Yy, ale yy, tak czy siak, no, uwiesić na sobie kawał laptopa, sorry, no, chyba, Jakoś żeby nie. ktoś, chyba, żeby ktoś rzeczywiście chciał wykorzystywać to urządzenie jako jedyne, już nawet odpuścić sobie komputer, Aha. albo połączyć z tym smartfona tak. i wtedy no, to ma jakiś sens, bo bierzemy zamiast laptopa coś tak. takiego, Jak a to jest jednak trochę mniejsze niż laptop. No i słuchajcie, przyjemność posiadania linijki od razu pod paluchami. To znaczy, przesuwam tylko delikatnie ręce i czytam sobie. Nie muszę się wsłuchiwać w to, czy tam jest dobrze napisane, czy jest źle napisane. Yy, czy, czy pauza jest wystarczająca, żeby wiedzieć, że tam jest przecinek? Nie, ja sobie to sprawdzę. To, to jest przyjemne. To słuchajcie, naprawdę tak. Także yy, dzisiaj miałem taką, taką myśl, ale to już wiecie, ludziom się przewraca nie wiadomo gdzie. To są pro, tak zwane problemy pierwszego świata, że na dobrą sprawę. Należałoby mieć linijkę taką, jako klawiaturę i interfejs brajlowski na biurku, a na podróże inną jakąś 20-32 znakową linieczkę, nawet z brajlowską klawiaturą. Tak, no, by było fajnie. tak, to już w ogóle by było fajniej rzeczy. Ale to jest tak Luksus. przewraca tak. się ludziom naprawdę. No są te na przykład te małe fokusy, takie, tak 14-znakowe. Trochę trochę mało 14 znaków, A ja ale mam na to. tą osiemnastkę. Ja jestem ciekaw tego Braja 20. Nie wiem, czy, czy będę go miał, czy nie, ale ja mam tą 18 i być może przez to, że nie są zbyt ergonomiczne jednak te klawiszki przewijania. No to ja się troszkę męczę na niej, jednak, podwijając te kciuki tam zdrowo. Więc jakoś ja nie jestem super entuzjastą takich małych linijek, ale może kto wie, bo mała linijka to jest również brak konieczności przenoszenia rąk. I na dobrą sprawę, czytając samymi dłońmi i naciskając tylko klawisze przewijania, no kto wie, kto wie. Może i tak by się dało. No to dobrze, Robercie, to teraz Twoje refleksje odnośnie tego urządzenia. Bo się obiecałeś na koniec podzielić, a już tak powoli dobijamy do brzegu. Tak, dobijamy. No wiecie, ja jestem przyzwyczajony do takiego doświadczenia użytkownika bardzo fajnego, bardzo cichego i, i niezbyt głęboko chodzący klawiatury, więc ja się tu musiałem naprawdę zdrowo przestawić i, i chyba na dłuższą metę nie. No ale to bym jeszcze przeżył, natomiast fakt, że nie mam bezpośredniej możliwości wymiany plików między linijką a komputerem jest trochę irytujący dla mnie. Ale wiecie, nieoficjalnie dowiaduję się, że prawdopodobnie oni nad czymś pracują. Tylko znów mówię, to jest wtedy potencjał jakiejś tej linijki. No mając Bluetooth i mając Wi-Fi na pokładzie to umówmy się, no to wystarczyłoby tylko troszeczkę popracować, tak? No tak. Czy to, żeby wysłać go jakimś protokołem takim bilateralnym między jednym urządzeniem a drugim, czy to logując się nawet do Google Drive'a, jaki to problem, jak można się zalogować do Bookshera, to można się i do Google Drive'a zalogować na przykład, nie? A byłoby no zdecydowanie i... prościej. Tak, a byłoby i zdecydowanie prościej. Tak, tak, zdecydowanie. No ale ym, jest tak w tej chwili, że m, te wszystkie połączenia z y, iOS-em, jak się okazuje, tym bardziej z makiem, no one nie przedstawiają się specjalnie stabilnie. Znaczy, moja poprzednia linika dość stabilnie się łączy z makiem, to prawda, natomiast y, to, co się dzieje z iOS-em przy kolejnych aktualizacjach systemu, to. To napawa no, takim niepokojem, dlatego że nigdy nie wiesz, kiedy ci to zawiśnie, a kiedy, kiedy się zerwie połączenie. I ja, myśląc o współczesnych linijkach, no, trochę wbrew samemu sobie, zaczynam jakąś częścią mózgu, moim gadzim, gdzieś tam obszarem w mózgu, zaczynam myśleć, czy aby notatnik Brajlowski nie był tu bardziej stabilny. I tu można dyskutować, bo ja jestem raczej z tych pryncypialnych, co uważali zawsze urządzenie uniwersalne plus linijka Braille'owska. Nie dziwaczymy z urządzeniami specjalizowanymi, bo one tylko podnoszą nam koszty, no, pachną takim jakimś obszarem specjalnym dla niewidomych. To tak sobie myślałem. I wszystko Ale... fajnie, tylko pod warunkiem, że te urządzenia mainstreamowe tak. działają dobrze. Tak. Tak, że, że, że nadążają, y, jeśli chodzi o opracowania y, tych interfejsów y, łączących się z urządzeniami peryferyjnymi. Bo, bo to jest naprawdę problem dla kogoś, kto wykorzystuje Braille'a w swoim tak. codziennym życiu, tak. jeszcze okazuje się, że zawodowym niekiedy, mhm. kiedy dostaje aktualizację swojego podstawowego urządzenia. I którą mhm. tak czy inaczej warto by było zainstalować ze względów bezpieczeństwa, chociażby, bo ona Oczywiście. niesie ze sobą różnego rodzaju poprawki, ale tu się nagle okazuje, że przestaje coś działać we współpracy z urządzeniem, które jest mu do tej pracy niezbędne, żeby chociażby odczytywać tekst. No to więc właśnie, dlatego to nie jest dzisiaj wszystko takie zupełnie jednoznaczne. Zresztą. Jak mi się zrodziły te myśli, to w tym samym czasie posłuchałem sobie Jonathana Mouzena z Nowej Zelandii, który zaczął w te same tony uderzać. Mówi, zmienia mi się sposób mojego myślenia, bo on dokładnie miał to, to samo nastawienie. Mówi, bo dzisiaj naprawdę już przestajemy być pewni tego, czy tamto zadziała. I jeszcze ja, ja to powiedzmy, potrzebuję rzeczywiście stabilnego urządzenia, ale na przykład osoby głucho niewidome. Jeśli mają urządzenie, które może im się zawiesić, przestać działać, i tak dalej, mogą się znaleźć w bardzo niekomfortowej sytuacji. Nie? Oczywiście, że tak. Tylko tak z drugiej strony, to ja obserwuję też ten rynek i widzę, że okej, okay, notatniki Braille'owskie to są i będą mimo wszystko bardziej wytestowane konstrukcje, ale już od lat. Zaczynamy mieć do czynienia z czymś takim, że te urządzenia to tak naprawdę oparte są o systemy mainstreamowe. Zwłaszcza teraz, kiedy tu mamy albo Android'a, albo wręcz Windowsa po prostu w tych notatnikach. No, no tak. Więc czym to się tak naprawdę różni teraz jedno od drugiego. No, ceną i się, testami. Nie chcę się wypowiadać na temat urządzeń z Windowsem. Natomiast wydaje mi się, że te Androidowe różne rzeczy, na, na przykład, yy, podobno. Nie mam na to żadnych do, do, dowodów. W tym mantisie siedzi podobno jakiś Android. Podobno. No, całkiem możliwe. No teraz w, większość w, rzeczy to pewnie na Androidzie jest, y, ewentualnie na jakimś właśnie takim Ale na, na wierzchu okrojonym. w ogóle tego nie widać. Tak samo linijka Himsa QBrail, którą kiedyś Magda Szyszka tutaj recenzowała w tym Podcaście, ona ma Windows CE wersji 6. Ta linijka. Też nikt nie wie po co. A przydałoby się, bo przecież można by było, nie wiem, przekazywać pliki. No cuda można by było robić, gdyby co. Ale nie. No cóż. Y więc, że, bo zmierzaliśmy tego, bo skąd wiadomo, że one będą działać lepiej niż mainstreamowe urządzenia. No to, co mi się wydaje, ale będę mógł wam to powiedzieć dopiero, jak przetestuję braille sensa połączenie internetowe jest niestety troszeczkę tak, ale, ale na całe szczęście tak. już, już się unormowało, tak przez chwileczkę gdzieś tam. Ja tu czy się... że jakieś były napięciem historii, to nie wiem. No to może, może. Coś ale przy okazji. No więc ja myślę sobie tak, one są jednak opracowywane pod kątem nas, to znaczy. Pewne rafy się wywala z takich edytorów, które mogłyby mieć wpływ na niestabilność. Nie? I wydaje mi się, jak będę miał tego Braille Sensa, to wam powiem więcej na ten temat, jak to działa. Agata robiła, Agata Białobrzeska robiła test Polaris'a. Ja spróbuję ugryźć Braille Sensa od tej strony androidowej, bo w tej chwili w tych najnowszych Braille Sensach szóstych. Można instalować aplikacje Androidowe, takie z, z rynku takiego powszechnego. Natomiast, no też oczywiście pobawię się tymi specjalistycznymi naszymi aplikacjami. Jest ich coraz więcej. Widziałem, że powstała aplikacja też do odtwarzania podcastów, taka pod Sensa. No, i ktoś może powiedzieć, no, ale są mainstreamowe. Tak, ale one mogą zadziałać, a nie muszą. Natomiast te w brak sensie muszą. I to to jest jakiś plus tego urządzenia pewnie. Oczywiście, że tak. To znaczy to w przypadku tego typu urządzeń to są wiadomo plusy i minusy. Minusem jest niewątpliwie, minusem jest niewątpliwie to, że zwłaszcza takie aplikacje, które są aplikacjami y, korzystającymi z jakichś zewnętrznych zasobów są narażone na to, że jak już się producent przestanie zajmować danym urządzeniem mm -hmm. i oprogramowaniem, to nagle mogą przestać działać. No i to jest niestety bardzo wielki problem, ale z drugiej Strony te aplikacje, jak działają, to działają super, bo są krojone pod nas. W tak. międzyczasie napisał do nas komentarze Maciek, ale nie czytałem tych komentarzy, bo dopiero przed bentem je zajrzałem. To się Maciek chyba zirytował i stwierdził, że do nas zadzwoni. No i to proszę bardzo, to już nie muszę czytać. To Maciek pytania zada. Witaj, Maciek. Głosem swoim własnym. Tak czasie. jest. A witajcie, witajcie, tak, nawet sobie w międzyczasie ponotowałem, co ja chciałem, bo ale nie, bo, znaczy zadzwoniłem, bo szczerze mówiąc myślałem, że tam te formularze się coś nie odświeżają czy coś. I, no i one się jest... czasem nie odświeżają i muszę je odświeżyć ręcznie. Właśnie przed momentem to zrobiłem. A widzisz, to yy, tak, bo generalnie no właśnie, to taka pierwsza rzecz a propos tych błędów dostępnościowych yy, systemów Apple i tak dalej, no właśnie, jak nieraz widzę na Apple wisie, co, co tam się wyprawia, w sensie jak ja nawet zespół zgłasza pod wydaniami dotyczące systemów i dotyczące monitorów brajowskich, właśnie współpracy, to mi się ci się nie podnosi. Bo no kurczę, ja tak się tak zastanawiam, kto tam w sumie testuje tak naprawdę tę te, te, te współpracę, czy tam jest zespół od dostępności e, znający oprogramowanie od podszewki, ale w teorii. Czy mają tam chociażby jednego, czy dwóch jakichś niewidomych użytkowników, którzy na co dzień korzystają, nie? Bo to, no, tam... O ile wiem, to mają, Maciek. O ile wiem, to mają i to też... No um, to, to jak być... oni to wychwytują? Ale wiesz, trzeba być sprawiedliwym w tym sensie, że jednak no, zrobili bardzo dużo, jeśli chodzi o dostępność. Natomiast. Czy znaczy, wiem? wiem tacz, tak, tak, tak. Tylko... Długą taką procedurę obsługi tych bagów wszystkich. I nie tylko dostępnościowych, ale w ogóle z wyjątkiem takich już, wiesz, rażących y, błędów bezpieczeństwa, to tam dość długo pracują nad, nad y, tymi naprawami różnych rzeczy. Znaczy, bo wiesz, bo moje wrażenie jest bardziej z tego, że jakby są błędy. Ja je gdzieś tam specjalnie zgłaszam i jak wcześniej powiedzmy, czy coś, czekam, czy gdzieś tam wychwycą. Znaczy, to nie to, że ja tam sobie jakąś rolę, nie wiadomo Bóg wie, jaką przepisuję, czy coś, tylko chodzi mi po prostu o to, że jak gdzieś tam się błędów nie zgłosi i się oni gdzieś głośno nie zrobi, mm -hmm. to ja mam jakieś takie wrażenie po prostu, że one sobie trwają latami i są, i są, i są. I pytanie, czy oni jakby nie są w ogóle wychwytywane, czy im się... Znaczy, nie... Nie. Ja przypuszczam, wiesz Maciek, że on, testy yy, to do głównie się odbywają na tych yy, wersjach beta i oni, jako oni, jako dział dostępności yy, w Apple. Pracują na tym etapie nad nimi. To jest moje przypuszczenie. Z jednej A strony tak. Planują następne wiesz, iteracje. Niby różne. tak, z jednej strony tak, chociaż wiesz, jak były wersje, dajby na to, Macro były były bety, Ty ja tam chyba od trójki gdzieś tam sobie testowałem tak, no, bardzo z doskoku. Ale takie mam wrażenie, że tak jak na przykład aplikacja wiadomości, nie? gdzie tam by, były takie różne błędy, no tak. błędziki konkretne gdzieś. Czy to przy wpisywaniu, czy nawigacji samej w sobie, no to do tej pory gdzieś tam zostały poprawione, więc no to jest... Aż mi rzeczywiście, rzeczywiście kiedyś napiszę, ale nie, bo tak że tak powiem, tutaj temat się zrobił... A Ty no... Brailem się posługujesz jakąś linijką? Wiesz co, właśnie nie, 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 nie mam, ale... Jakby no, na podstawie po prostu tego, co, co widzę, co, na, co na, choćby nawet na Apple Newsie się dzieje, czy na, czy na grupach Facebookowych też czasami ktoś coś, nie? Więc... Tak, tak. tak. No, jest... Nie, nie, nie jest łatwo. No, dlatego mówię, to, to wszystko jest takie niestabilne i trochę. A tak z ciekawości też zgłaszasz generalnie tam na ten op, na Apple Accessibility? Tam im coś Czasem? Wiesz co, powiem Ci tak, nie za bardzo mam na to czas, ale Aha. wiem, że, że są koledzy, którzy umieją, wiedzą, jak to zrobić i, i to robią. Ja jestem trochę pasożytem, przyznaję się, bez bicia, ale po prostu nie dałbym rady tego zrobić. Nie? Aha, no nie, rozumiem. Ja tak, tak, się Cię no bo to tak. No właśnie, bo są, że tak powiem, bardziej którzy korzystają, i są bardziej którzy zgłaszają. którzy jeszcze nie, co coś korzystają. dają. Tak, od siebie. A propos, a propos właśnie pytań, Macku, to jakie masz pytania. Nie tutaj najlepiej, niestety. No cóż. To jakie masz Ej... pytania co do samego sprzętu? Czy wiesz, może, Robercie, jak, jak ten, czy generalnie sprzęt, o i w ogóle, czy sprzęty brajlowskie, bo, bo pięknie się mówiło o tym, że, że Apple Watch współpracuje niby ze sprzętami brajlowskimi, że niby jest możliwość sparowania i z tego co rozumiem, wyświetlania informacji na monitorze brajlowskim, nie? No, na Apple Watchu, czy wiesz generalnie, czy ten. Ja A wyświetlałem, czy, tak, wyświetlałem na, na moim braliancie i na refresher brajlu, tak. Tutaj nie próbowałem nawet, ale, ale jeśli chodzi o te dwa, tak. I generalnie się to zachowuje w miarę, powiedzmy tam stabilniej, da się żyć nawigując sobie? Tak? Da się żyć, tylko po co? No niby tak. tak. Jak mam do wyboru sparować to z zegarkiem, czy sparować to z telefonem, to raczej sparuję to z telefonem. No tak, jasne, jasne, nie? Tylko tak z ciekawości, czy tak, tak, ale, się, ale czy teoria tutaj się nie. bardziej pokrywa z praktyką, czy tak średnio? Nie, nie, jak najbardziej. Aha, okej. Okay. Mm, a jeśli jeśli chodzi o USB, i jak to ładnie powiedziałeś, pętanie się kablami, tak? E, jeśli chodzi o, 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 o USB i, i połączenie właśnie z komputerem, to tam jest stricte USB to A to zwykłe, czy, czy, czy C jest? Z komputerem chodzi, tak? przez USB-C. A USB-C. Tak, a no to, tak. nie, apro, no to współczesny jest. A propos maków. Nie, no to dobrze, tak, tak, tak. No. E, tak, a jeśli do ten tryb egzaminacyjny chodzi, to ja tak się też średnio. Tak, mówię z racji, że monitorów jako takich nie posiadam, ale teraz mnie ciekawi, czy jakbym miał sobie taki egzamin i ktoś by mi tam ten tryb włączył, czy ja bym sobie włączył, to czy wtedy ja bym musiał korzystać wyłącznie z tego monitora, urządzenia jako stricte notatnika i na nim ten egzamin, powiedzmy? Oczywiście. Bo nijak, że tak powiem, się to nie komunikuje wtedy nawet dobrze. Wszystkie bezprzewodowości są odłączone wtedy. Aha. I też rozumiem, że jakbym na przykład to pod kąpa podpiął, to też nic, no bo to jest w tym Nie. trybie. A, okej. Okay. Uh -huh. Dobra. To no generalnie ty... ma działać tak, ja przynajmniej tak to rozumiem, że <noise> nauczyciel, wykładowca, ktokolwiek, kto chce nas przetestować w zakresie danej wiedzy, to nam dostarcza jakiś plik z testem i my tylko w obrębie tego pliku możemy pracować. Uh -huh. No, rozumiem, rozumiem. Ciekawy na przykład, i to jest dobre pytanie... Które, które warto by było sprawdzić, to może tam, Robercie, się pobawisz tym trybem egzaminacyjnym, bo teraz mi to przyszło do głowy. Jak z kalkulatorem? Bo z jednej strony no to jest to jakaś pomoc, tak? Ale z drugiej strony to na przykład na takiej maturze, jak dobrze pamiętam, to wolno używać kalkulatora. Kalkulatora prostego można używać. No bardziej, więc Właśnie. To, no, to Słuchajcie, dobrze. no to może w takim razie. Odpalmy w takim razie. Coś tu się nie. No coś się niedobrego dzieje, bo znowu nam. Bardzo niedobrego widzę. Znowu nam gdzieś giniesz. O, jesteś. Jesteś, jesteś, Robercie. Może czy jestem pod właściwym, czy jestem pod właściwym hotspotem? Aha. No to zobaczmy. Tak, to jest, proszę Państwa, urok audycji na żywo, gdzie się różne rzeczy mogą dziać. Dobra. E, powinno się ustabilizować w tej chwili. Okazuje się, że byłem pod niewłaściwym hotspotem. A znowu mówi, że jest niestabilne, nie wiedzieć, czemu. to ciekawe. No, ale ale, teraz no, bądź ale bądź słychać, tak, mówisz A. stabilnie i brzmi Tak. Spróbujmy w takim razie e, zrobić sobie właśnie mały eksperyment. Mam nadzieję, że sobie nie zawieszę linijki na Amen. Tak jak ja IB ja tak na Amen w, w, w tam w ECE czy gdzieś tam. Ale ja byłem ją w stanie zawiesić też, muszę wam powiedzieć. Aktywuj tryb egzaminacyjny. Długość w minutach. No to na wszelki wypadek zróbmy sobie dwie minuty Jakiś taki trybmy. krótki ten egzamin. <laughs> Nie te 240 <laughs> minut. Tak, zróbmy sobie tak. Hasło. Ciekawe. No dobra. Ok. Okej. Okay. Okej. Okay. Tryb egzaminacyjny został włączony. Mhm. Dwie minuty pozostały. Wi-Fi nie widać w terminalu. Popatrzmy jeszcze. Czy jest klawiatura? Nie no, słuchajcie. Odcięło cię. Dobra. To ciekawe, prawdopodobnie, tu, tu w ogóle nic nie ma, żadnej aplikacji, nawet edytora nie ma. Także prawdopodobnie możesz korzystać tylko przez y, y, USB z komputerem, który ci dostarczą. Ale to, a czy ty w tym momencie. A właśnie, bo nawet łączność bezprzewodowa też odpadła. Tak, odpadła łączność bezprzewodowa. Jest terminal, urządzenie USB. Yy, została nam minuta już. Yy, można sobie odblokować tryb egzaminacyjny bądź wyłączyć urządzenie. To wszystko, co tu można zrobić. Słuchajcie. Ha. Ciekawe, czy na przykład, gdybyś w edytorze miał otwarty aktualnie jakiś plik w tym trybie egzaminacyjnym, to czy mógłbyś chociaż na nim pracować, czy też nie? Proszę bardzo, zaraz to sprawdzimy. No, bo to jest. To jest tak, trochę mi też zależy na przetestowaniu możliwości tego trybu, bo to jest coś, co u nas w Polsce, no to urządzenie ma chyba jako pierwsze. Nic wcześniej tego nie miało. Coś chyba było. Nie wiem, czy nie właśnie BrailleSense. sens. Oj, Dobra, nie, ma... BrailleSense sens nie miał. Nie miał? Nie miał. Ja przynajmniej nie kojarzę, żeby miał. Dobra, czyli mamy tak. Odpaliłem edytor i otworzyłem dokument. Wchodzimy w ustawienia i. Tryb egzaminacyjny. Maćku, to jeszcze może tak, czy ty masz jakieś pytania? Bo troszeczkę nam tu szumi twój mikrofon. Oj, to ja się może w sumie wyciszę, bo tak. Okay. jak jakby mi się dejść od czasu do czasu jeszcze nie. Okej, okay, dobra, dobra. Dobrze mówisz, okej. Okay. Gdzie myśmy go tu mieli. Aktywuj tryb egzaminacyjny, dobra. Dwie minutki ustawiamy. Hasło. Płoszę bardzo włączony, dwie minuty jeszcze potrwa, ale nie. Nie? Nie, nie wejdziesz do edytora. Także prawdopodobnie... Jest czyli go wycięło całkowicie. Aha. Jest to czysty komputer przez USB, y, taki do którego y, ma dostęp tylko, znaczy który ci poda y, ktoś tam ze szkoły. Okej. Okay. no czyli też warto wiedzieć na co ten tryb egzaminacyjny może nam pozwolić. Mhm. No, czyli stricte pierwiastka sobie nie obliczymy. Dobra, słuchajcie, to ja sobie. Chyba, że w ja... kalkulatorze na Windowsie. <gulaturze> tak, ewentualnie. Dobra. No, nie, tam, prawdopodobnie ten komputer też będzie odpowiednio spreparowany. Słuchajcie. Dokładnie. Pewnie tak. Chyba, że podstałem cicho Hej Siri i coś. Dobra, słuchajcie, to ja dziękuję za, za, za udział. No ja sobie idę. Okej, okay, dzięki Maćku Cześć, za telefon. Macie? Dobrze, Robercie. To czy jeszcze coś tak tytułem i słowem podsumowania? Myślę, że nie, bo nie chciałbym, nie chciałbym wyjść na malkontenta w związku z tymi urządzeniami, no ale to tak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiejsze funkcjonowanie urządzeń tych mainstreamowych, które. Zmieniają się, są fajne, dobre, bo są dostępne. Bo przecież nie powiem złego słowa, jeśli chodzi o dostępność iPhone'a, to jest najbardziej dla mnie z mojego punktu widzenia dostępne urządzenie iPhone, iOS, MacOS. Nie muszę kupować żadnego Josa za drugie tyle pieniędzy, co kosztuje sam komputer, więc no, mówię o moim podejściu do tematu. Natomiast samo urządzenie na pewno jest warte uwagi dla każdego, kto komu zależy na pełnej klawiaturze. Nie ma konieczności takiego dyskretnego korzystania, że, że musi to być bardzo, bardzo ciche, cichutkie urządzenie, bo, bo to urządzenie cichutkie, jak słyszeliście, nie jest. No nie jest. No ale ktoś, kto potrzebuje prostego notatnika, czytania książek i tak dalej, na pewno się z nim odnajdzie. Na pewno, to, to tak. Także... No i mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza Piotra. Dobry wieczór, dziękuję za merytoryczną audycję. Czy jest pan w stanie porównać tę linijkę i Q-braila? Nie, bo nie widziałem Q-braila. Owszem, czytałem sobie instrukcję obsługi, słuchałem trochę też tego, co mówiła Magda. Bo y -y. warto przypomnieć, że jest podcast, w którym Magda jest. Szyszka opowiada tak. o tym urządzeniu. Y -y. Na pewno, jeśli ktoś używa aplikacji z dużą ilością skrótów klawiszowych typu Command, Control, Option czy tam Alt, zależnie od systemu, to klawiatura czy monitor Q jest tu no, rewelacyjny, bo nie trzeba emulować tych skrótów, ponieważ są owszem, są skróty klawiszowe, które emulują i Command, i Shift, i Control, i, i wszystko inne. No ale q Braille ma tę klawiaturę po prostu pod palcami. O ile wiem, on, on ma taki tryb właśnie albo zwykłej klawiatury, zwykłego, zwykłego monitora brajlowskiego, albo hybrydowego, ale wtedy trzeba go inaczej spinać z urządzeniami, bo trzeba go spiąć zarówno jako linijkę, jak i jako, jako klawiaturę. Więc może to być bardzo wygodne, ale nie miałem tego w ręku, nie chciałbym się wypowiadać, jak to działa. Ma, gdzie się podoba. Posłuchajcie tego podcastu, niech pan posłucha sobie tego podcastu. I, i myślę, że ona więcej powie niż ja na ten temat, bo ja znam tylko z teorii i z lektury instrukcji. To w sumie jeszcze taka jedna kwestia na koniec. Cena. A cena jest taka dosyć przeciętna, jeśli chodzi o, o ten liniki tego rodzaju. Kosztuje niecałe 14 tysięcy, chyba 13 i coś tam. No tak, to oczywiście wiadomo, na kieszeń nie, no przeciętnego to... użytkownika to jest sporo, ale wiadomo, że nikt ale raczej się nie kupuje, mieści. tak, nikt tego nie kupuje za własne pieniądze, mm. do, tylko korzysta z dofinansowań w rodzaju aktywnego samorządu, a tak, to, jak tak, się tu, tu nam się to spokojnie zmieści. No to tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Przypomnę, Mantis Q40, to i firma Harpo, i firma Harpo. tak, dziękujemy hmm. bardzo za udostępnienie sprzętu. Robert Hedzyk testował to urządzenie. Dziękuję, dziękuję ci bardzo Robercie. Dzięki wielkie. Dzięki i do usłyszenia, bo na pewno się jeszcze nieraz usłyszymy z jakimś ciekawym testem sprzętu. O tak. Tak, no to już na to liczę, a ja również dziękuję za uwagę. Michał chodzi kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.